Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i powiem kilka zdań o badaniach lekarskich i psychologicznych na prawo jazdy według nowej ustawy o kierujących pojazdami. Sejm uchwalił ją w 2011 roku, a wejdzie ona w życie stopniowo od 2012. Według artykułu 11 orzeczenie lekarskie jest nam niezbędne do kierowania pojazdem. Również na kategorie wyższe jest potrzebne orzeczenie psychologiczne. Prawo o jazdy amatorskie będzie wydawane na 15 lat. No oczywiście lekarz może ten okres skrócić. Po 15 latach możemy sobie odpłatnie prawko przedłużyć i poznać siłę swoich pieniędzy. Do tego celu musimy złożyć oczywiście wniosek do Wydziału Komunikacji. Artykuł 12 ustawy bardziej precyzuje rolę badań lekarskich i wynika z niego, że przyjemność odbycia takiego badania raczej nas nie ominie przy wymianie prawka na nowe. Oczywiście wszystko za nasze ciężko zarobione pieniążki. Doprecyzowana w artykule 82 została również rola badań psychologicznych i będą musieli je przed kursem na prawko robić kandydaci na kierowców ciężarówek, autobusów oraz inni na ciężki sprzęt. Ukrócone zostanie również antydatowanie orzeczeń oraz kursów, ponieważ ośrodki szkolenia będą musiały składać pisemne listy kursantów, którzy zapisali się na prawko w danej szkole jazdy. Jest to wyraźnie napisane w artykule 27 ustawy o kierujących pojazdami i jak widzimy, lista będzie musiała być zgłoszona praktycznie na następny dzień roboczy, czyli powiedzmy kurs w piątek wieczorem, zgłoszenie w poniedziałek, kurs we wtorek, zgłoszenie w środę. Są to stare, dobre zapisy, pamiętane przez niektórych jeszcze z czasów komuny, więc może nie wszyscy byli wtedy aż takimi przygłupkami, jak się wydawało przy jej obalaniu. To arcydzieło polskiej jurysdykcji wchodzi stopniowo od początku 2012 roku. Jakie będą jego efekty na polskich drogach, zobaczymy już niedługo. Na tym kończę. Mówił Wasz Darek Kraśnicki ze strony badania na prawo jazdy wrocław.com. Zapraszam do komentarzy na blogu oraz na kanale YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Bye, bye.